Siemano, witajcie z tej strony Owca Libra, a dziś chciałbym porozmawiać o pewnym filmie. A dokładnie o tym, że będzie w kinach w styczniu następnego roku. Mowa tu o Koglu-Moglu. Tak, Kogel-Mogel. Niektórzy by widzieli poprzednią część, może i nie. Trzecia część była też w styczniu, ale 19 roku. A czwarta część Kogla-Mogla, czyli Koniec Świata, czyli Kogel-Mogel 4, ma być 6 stycznia 2021 roku w kinach. No i oczywiście, wiadomo, będą ci główni bohaterowie, wiadomo, będą ci bohaterowie co w poprzedniej części, niektórzy może... Niektórzy będą i też nowi. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć obsadę, to zobaczcie. Wejdźcie na Wikipedię, czy tam na Filmweba. I tyle. No i to chciałem powiedzieć, że będzie w kinach Kogel-Mogel 4. W styczniu, 6 stycznia. A ja już chyba kończę odcinek, jest bardzo zimno. No i to tyle. No nie wiem. Poprzednia część była o wiele słabsza niż pierwsza i druga, czyli ta dylogia, czyli pierwsza i druga część Kogel-Mogla. Po 30 latach nie ma, to jest trochę bez sens nagrywać filmy, ale teraz jakaś taka moda, no. Były też Psy 3, był Kogel-Mogel 3, teraz Kogel-Mogel 4, może i będą Psy 4. A więc powiem nawet i o innych filmach, że mają być. No i dobra. No to... Jak chcecie, to idźcie. O, i od razu mówię, że Koniec Świata, czyli Kogel-Mogel 4 będzie ostatnią częścią Kogel-Mogla. Już więcej nie będzie. Chyba, że ktoś się znowu będzie chciał zrobić, ale nie wiem. Podobno w ostatniej scenie wszyscy się spotkają. Wszyscy spotkają się w jednym miejscu i ktoś powie pewnie Koniec Świata. Coś takiego. I koniec będzie. Nie wiem. Ja z chęcią bym w sumie obejrzał tę ostatnią część, ale bym musiał się obejrzeć trzecią część, więc no obejrzę to pierwszą, drugą, potem trzecią. A potem może bym pojechał do kina na czwartą, chociaż nie wiem, teraz będzie z kina jak koronawirus, ale dobra. Kogel-Mogel 4, 6 stycznia 2021 rok. No to cześć.